Hej, z tej strony Sonia, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na film z Nowego Jorku. Pokażę Wam dziś kilka takich naszych chwil, nowojorskich momentów z kilku dni. Te vlogi teraz tegoroczne będą takie trochę luźniejsze niż poprzednie. Odsyłam Was do serii z tamtego roku, gdzie było bardzo dużo filmów z takiego zwiedzania, takich przewodników nowojorskich. Obejrzyjcie wszystkie filmy, jeżeli wybieracie się do Nowego Jorku. No a dzisiaj tak na luzie, trochę Manhattanu, trochę jedzonka nowojorskiego. Sonia je. No i będziemy też w fajnym miejscu, w którym stoję właśnie teraz, z takimi widoczkami. Nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, zostawcie łapkę w górę, zostawcie po sobie ślad w komentarzach i lecimy! Zaczynamy ten dzień w łazience. Wykąpałam się, umyłam włosy i teraz czas na maseczkę. Ja zawsze po prostu na wyjazdy biorę dużo maseczek. Rano, wiecie jak to jest. Jeszcze na takim jetlagu i wszystkim. Te w ogóle bardzo lubię. Ponieważ one są, takie same kupiłam w Korei. One w Korei są bardzo popularne, ja je teraz kupuję w Hebe. Teraz mam jedną z tych, to są te Cliff. No i różne jakieś, wiecie, na promkach w Hebe i inne sobie kupuję. Bo taki czas w podróży to zawsze trochę niewyspanie, właśnie ten jetlag jeszcze. Ten vlog, który widzieliście w zeszłym tygodniu, to był nasz przyjazd do Nowego Jorku i pierwszy dzień to był czwartek, dzisiaj mamy niedzielę. I od tego czasu my codziennie w piątek, sobotę wstawaliśmy o 6:00, dzisiaj w niedzielę udało mi się dospać do 8:00, aczkolwiek też tak już, wiecie, że budziłam się, ale mówię tak na siłę, żeby jeszcze dospać. Już o godzinie 21:00 nas totalnie ścina, mamy wrażenie, że jest północ albo pierwsza, więc chciałam trochę dzisiaj dospać, żeby już takiego nie mieć po prostu zjazdu wieczorem. Zaczynamy ten dzień, Maciek poszedł nam po kawkę. My idziemy dzisiaj na brunch w moje ulubione miejsce, do tego przejdziemy. No i zobaczcie, taki zwykły dzień niby się tak zaczyna, ja w łazience, a tak naprawdę jest niezwykły. Jest niezwykły, bo nie można zapominać, że jesteśmy w Nowym Jorku. Tam już się przebija lekko słoneczko, dzisiaj pogoda ma być ładna, w sensie ma być słonecznie i ma być niebieskie niebko. Wczoraj byliśmy w Met, żeby tutaj Was nie straszyć tą maseczką, to Wam pokażę zdjęcia z Met. Met jest ogromne i tam naprawdę jak będziecie chcieli spędzić czas, to tam można sobie zarezerwować wiele, wiele godzin. Pół dnia można tam spędzić, cały dzień można tam spędzić. Tam jest, wiecie, wszystko. Tam jest od Egiptu, średniowiecza, jakaś sztuka, Bizancjum, wszystko. Jest też dużo sztuki takiej, no, z XIX, XX wieku. Dużo znanych obrazów Van Gogha, Monet, Picasso, jest Pollock i tak dalej. Tam można się zagubić i spędzić czas bardziej w tych strefach, które nas po prostu mocniej interesują. Bilet kosztuje $30 od osoby. Chyba jest zniżka dla studentów oraz zniżka dla seniorów. No i wczoraj tak, no trochę się włóczyliśmy po mieście, ale oczywiście w płaszczach przeciwdeszczowych bolało. Byliśmy na chwilę w Central Parku, byliśmy gdzieś na obiadku, na śniadaniu, więc takie luźne deszczowe dni. Dzisiaj się cieszymy na słoneczko. Tutaj kawusia dla żony. Blue Bottle Coffee. Single Origin. Polecasz? Metodą Kalita wyrobiony, czyli przerwowy. Kawusia wiedzie, bo my do tego brunchu jeszcze mamy chwilę. No, dwie godzinki jeszcze. No. Ona. Jesteśmy przy Madison Square Park. Szliśmy cały czas tutaj Piątą Aleją i zobaczcie, co się wydarzyło. Tutaj, z tej strony, powinno zawsze być widać Empire State Building, a pokażę Wam, jak to teraz wygląda. Coś tu po prostu budują, przybliżę Wam. Jak się idzie już tutaj z Dolnego Manhattanu w górę, to niestety już nie będziemy mieli pięknego widoku na Empire State Building. Mamy jeszcze chwilę do śniadania, idziemy zobaczyć do Madison Square Parku, czy są jakieś pieski. Dwie wióreczki tu latają. Dzień dobry, pani. Są, zobaczcie ile piesków. No i zobaczcie, drzewa już powoli też nabierają jesiennych kolorów. Ale jest mi smutno, bo właśnie dokładnie tutaj zawsze było widać z tej strony Empire State Building, a teraz coś tam budują. A myślę, że to będzie, wiecie, taki budynek w nowoczesnym stylu. No, Manhattan pnie się w górę, nie ma już za dużo miejsc, żeby gdzieś tutaj nowe budynki powstawały, więc jak już nowe powstają, to muszą być jak najwyższe, żeby jak najwięcej było tam miejsca pod biura czy inne rzeczy. A pamiętacie może z poprzednich vlogów, że Empire State Building przez długi czas był najwyższym budynkiem w Nowym Jorku. Później wieżę World Trade Center go
przebiły. No a teraz oczywiście już jest dużo więcej budynków, które są wyższe od Empiego. Nadal najwyższym pozostaje The One World Trade Center. No ale Empire State Building to jest chyba mój ulubiony budynek w Nowym Jorku i zawsze po prostu uwielbiam na niego patrzeć. Nigdy mi się ten widok nie znudzi, dlatego tym bardziej jestem smutna, że z niektórych stron już nie będzie go tak fajnie widać jak wcześniej. Oczywiście przy Madison Square Parku macie jeden z najbardziej ikonicznych budynków Nowego Jorku, czyli Flatiron Building. I on wciąż jest w remoncie, wciąż z przodu są rusztowania. Ja tylko raz widziałam Flatiron. Nie, dwa razy. Jak byliśmy pierwszy raz, to też chyba był normalny, nie? Czyli w 2017 i w 2018 roku widzieliśmy taki po prostu ładny Flatiron bez tych rusztowań. A już później cały czas są te rusztowania i ciekawe, kiedy z niego znikną. Idziemy do Gramercy Tavern, czyli mojej jednej z, albo nawet najbardziej ulubionej restauracji w Nowym Jorku. My tam zawsze chodzimy na brunch, na pysznego burgera. Ja rzadko jem burgery, ale jak już mam jeść w Stanach burgera i w ogóle jak mam jeść burgera, to właśnie w Gramercy Tavern. Co, źle poszliśmy? Nie, patrzę, jak masz ustawione. Maciek patrzy, czy mam dobrze ustawiony mikrofon. Dziękuję ci, misiu. No i właśnie się bardzo, bardzo cieszę, skoro dzisiaj taki luźny dzień w Nowym Jorku i trochę robimy takie moje ulubione rzeczy i będziemy się gdzieś tam pewnie poruszać po jakichś moich ulubionych zakątkach, no to idziemy też na branżę do Gramercy Tavern. Cieszysz się? Tak. Ty nie kręcisz? Nie. To nie, tym to... razem Sonia je będzie. Sonia je. No już jesteśmy na miejscu, siedzimy przy stoliku, jak widać. Musieliśmy zrobić rezerwację i to Wam na pewno rekomendujemy, żeby tą rezerwację zrobić, bo nie wiem, jakie są szanse, żeby tak się dostać z ulicy. Na pewno, jeżeli ktoś ma szczęście, to się dostanie, bo wiadomo, ktoś może nie przyjść, jakaś rezerwacja zostanie odwołana, ale lepiej tą rezerwację zrobić. No i my jesteśmy w takiej części, która jest taka bardziej z takim mniej fancy jedzeniem. Tu właśnie są jakieś burgery, przystawki i tak dalej, a tam za mną znajduje się taka część bardziej restauracyjna, wiecie, obrusiki, tam można pójść na menu degustacyjne. My tam nigdy nie byliśmy, trochę nam to chodzi po głowie, że może wrócić na menu degustacyjne, ale no zawsze nas kusi ten brunch tutaj, zawsze nas kusi ten burger i to menu właśnie tutaj, które jest w tej sali. No i my oczywiście już zamówiliśmy burgerka, zamówiliśmy dwie przystawki oraz koktajle, bo tu są takie fajne różne ich autorskie koktajle, zamówiliśmy setki jesienne. Ja nie wiem, czy w ogóle czasem w zeszłym roku go nie piłam. Oczywiście w restauracji jest już bardzo ładnie, jesiennie, panuje tu super klimacik i taka ciekawostka, jak oglądaliście plotkarę, to zawsze Blair Waldorf mówiła, że Gramercy Tavern to jest jej ulubiona restauracja, parę razy to w serialu pada. Mamy już nasze jesienne koktajle. Tutaj mamy sałatkę na przystawkę, którą już trochę zjedliśmy, w takim orzechowym sosie, ogórki i marchewka, taka trochę azjatycka. A tu mamy tatar. I mieliśmy jeszcze taką focaccię, pokaż tą focaccię, która jest tutaj po prostu rozdawana w ramach takiego czekadełka, bardzo dobra. Już są nasze burgery, a właściwie już została połowa tego burgera, bo on jest tak przecięty na pół. I słuchajcie, to jest to, czego ja oczekuję od burgera. Ja burgera jem rzadko, raz na parę miesięcy, średnio pewnie wyjdzie raz na pół roku w moim życiu. Często się zdarza tak, że jem właśnie w Stanach i to musi być dobry burger, wiecie, worth calories, worth tego wszystkiego. I to jest pyszna bułka, którą robią tutaj na miejscu, mięciusia jak chmurka. W środku ser, taki rozpuszczony chyba z sosem tutaj, taki cheddar to jest, rozpuszczony. Mięsko, które jest takie medium rare. W tym zestawie normalnie z burgerem są chipsy, ale ja wybrałam sobie, że była sałatka, wiecie. Jem burgera to chociaż odrobina bycia fit, sałata zamiast chipsów. Takie burgery w Polsce. Nic więcej nie oczekuję. Było jak zwykle przepysznie. To nie jest tania i budżetowa opcja jedzenia w Nowym Jorku, ale my różnie. Czasem się zje po prostu coś, jakiegoś przekąskę ze sklepu, a czasem się pójdzie właśnie taki brunch. Po to przyjeżdżamy do Nowego Jorku, żeby też z niego korzystać. No a teraz chyba co? Czas na kawę. Tak. Idziemy na kawkę. Kamusia, dla żony. Już drugi raz dziś. Drugi raz. Ostatni. No i mamy już kawkę, jesteśmy przy Union Square. Tutaj jest Union Square Park. No i też takie właśnie fajne miejsce. Jest taki placek, na którym są jakieś właśnie knajpki, lodziarnie, food trucki. Tu często też są jakieś protesty i w ogóle dużo się zawsze dzieje. A ten parczek też jest taki, wiecie, taki skwerek, żeby sobie usiąść. Tutaj też ludzie przychodzą z psami. Obok mnie właśnie widzę są gołębie i wiewiórki. O, tutaj właśnie jest Union Square Park. Chodzą gołębie. Gdzieś była wiewióra, o tam jest. Ale teraz coś uciekła. Widzicie ją?
Widać ją, widać kitę. No i kochani, przeniesieliśmy się trochę w czasie do przodu. Ja byłam na zakupach i zobaczcie, kupiłam sobie takiego misia ciepłego. Jest sezon na misia. Chcieliście jesienne stylizacje w Nowym Jorku, więc są. Zapraszam na mojego Instagrama, tu gdzieś się pojawi Instagram. Tam dodaję rolki, zdjęcia, storiesy, wszystko, więc moje stylizacje nowojorskie możecie zobaczyć. Oczywiście możliwości są ograniczone, mimo że wzięłam 3 walizki, to i tak nie mam tyle ciuchów, ile bym chciała. Ale jakoś się staramy. A my mamy już kolejny dzień i idziemy na nowojorski klasyk. Jesteśmy tutaj 5 dzień, a ja jeszcze nie jadłam bajgla. No, to musimy to zmienić. Zobaczcie, takie tutaj jesienne już dekoracje, co jakiś czas można zobaczyć na przykład pod nowojorskimi restauracjami. No i dzień dobry, Nowy Jorku. Witamy kolejny poranek na Manhattanie. Kwintesencja Nowego Jorku to są oczywiście takie food trucki, budki. W nich sprzedawane są bajgle, jest sprzedawany halal food, są sprzedawane hot dogi i to jest po prostu klasyk na każdej ulicy praktycznie. Dobra, jesteśmy już, słuchajcie, w bajglowni. Jest mnóstwo ludzi. Się śmiejemy, że to przez Maćka, bo kiedyś zrobił film o tej bajglowni. Tak, to dlatego. Wszyscy Polacy tutaj, nie, no oczywiście nie, chyba nie widzimy nikogo z Polski, to żart. Jest duża kolejka, najpierw jest kolejka, żeby zamówić, teraz jest kolejka, żeby zapłacić. A potem jest kolejka, żeby czekać. Tak. I pan krzyczy numerki, więc no, czekamy. Bajgle w Nowym Jorku są bardzo popularne i w tych najlepszych zawsze są kolejki. Ale to są kolejki, w których warto czekać. No i mamy, zobaczcie jaki piękny, ile tu jest łososia, kremowy serek. No i oczywiście sama bułka, sam bagiel z posypką everything. Czyli różne tutaj są jakieś takie, wiecie, mak, jakiś słonecznik i tak dalej. I jest to coś pysznego, jest jeszcze cieplutki. I tak naprawdę w każdych bajglowniach jest bardzo dużo bajgli do wyboru i różnych smaków, a my zawsze bierzemy ten klasyk. Może w końcu czas spróbować coś innego, ale na pierwszego bajgla w czasie tego pobytu w Nowym Jorku wjeżdża klasyczek. A, tu jest jeszcze trochę cebuli, pomidor, często są też kapary, ale możecie poprosić, żeby było bez kaparów. Wcinamy. No i słuchajcie, tak się śmialiśmy, że wszyscy tutaj z naszego polecenia i że żarty. A właśnie spotkaliśmy przed chwilą naszych widzów, którzy przyszli tu z naszego polecenia. Widzicie, świat jest mały, też w Nowym Jorku nieraz was spotykaliśmy, to jest super. To jest rewelacja, najlepsze śniadanie. W Nowym Jorku wszyscy biorą bajgla, tak wiecie, do ręki, sobie często właśnie do pracy, gdzieś tam w drodze. Tam są jakieś stoliczki, ale takie malutkie, więc jemy. Te jesienne dni w Nowym Jorku nam, tak wiecie, trochę powoli upływają. To już co wam mówiłam w poprzednim filmie, że my tak chcemy tutaj też tak trochę poczuć miasto i nie zaliczać kolejnych atrakcji, bo większość mamy już zaliczone. I tak sobie wiecie, chodzimy po kawiarniach, odwiedzamy jakieś sklepiki, wchodzimy w uliczki, odkrywamy po prostu zakamarki Nowego Jorku. Teraz jesteśmy w Drama Bookshop. Jest to taka księgarnia, która można też powiedzieć jest taką nowojorską instytucją, bo została założona w 1917 roku, a już od lat 20. była taką niezależną już tutaj księgarnią, która specjalizuje się i skupia na w ogóle nowojorskiej scenie teatralnej. I tu są właśnie książki związane z teatrem, z musicalami i tak dalej. I ona jest właśnie ściśle powiązana z tą tematyką, ale są też inne książki o sztuce, książki o Nowym Jorku. Ta księgarnia, w której jesteśmy teraz, to miejsce, została tutaj otwarta w 2020 roku. Została po prostu przejęta przez nowych właścicieli i ma swoją nową lokalizację. I przez całe pomieszczenie biegnie po prostu taki wąż książek. Wygląda to świetnie. Tutaj jest też kawiarnia. My sobie właśnie pracujemy przy komputerach. Wzięliśmy sobie kawkę, herbatkę. A ja w ogóle już robię sobie research do kolejnego vloga, bo chcę, żeby kolejny vlog był już taki typowo jesienny. Ja czekam jeszcze aż parki, w ogóle jak Central Park trochę jeszcze bardziej będą kolorowe. Liście będą spadać z drzew i będzie więcej tego pomarańczowego koloru niż tego zielonego. Ale poza tym sobie zapisuję miejsca z fajnymi dekoracjami na Halloween i jakieś tego typu rzeczy, więc mam nadzieję, że ten kolejny vlog to będzie po prostu taki jesieniara tryb, taki wiecie, że wam po prostu się zrobi ciepło na serduszku, jak będziecie ten vlog oglądać, bo właśnie takie jesienne spoty tutaj szukam. Stwierdziliśmy, żeby nie tylko takimi klasyczkami cały czas jechać, że również dzisiaj pojedziemy w miejsce, w którym nigdy nie byliśmy, w Nowym Jorku. A
też jest znane i popularne. No ale poza tym jeszcze mam teraz jedną małą misję. Nie wiem, czy pamiętacie, że w Londynie z okazji urodzin kupowałam sobie takie książki Harry'ego Pottera, duetu Mina Lima, te takie pięknie wydane książki. Kupiłam je sobie na urodziny. I teraz właśnie w październiku wyszła trzecia część tej książki. Wtedy jeszcze jak byłam w Londynie, to jej nie było, czyli Więzienia z Kabanu. No i idziemy do sklepu Harry'ego Pottera i do jeszcze jednej księgarni zobaczyć, czy może tam te książki są, bo to by było super uzupełnienie mojej kolekcji. Kupić tą książkę tutaj, bo w Polsce chyba ona jest nie do dostania. Tak mi się wydaje. Wchodzimy do sklepu Harry'ego. Ja wam ten sklep bardzo dokładnie pokazywałam w zeszłym roku w jednym z filmów, więc tam odsyłam, ale teraz idziemy głównie zobaczyć, czy są tam książki. Sklep wygląda tak samo jak w zeszłym roku, a my idziemy na dół do tej części, gdzie są właśnie rzeczy Mina Lima. O, tak to wygląda. Tu się wchodzi. I na dekoracji ta książka jest, ale jak tu byliśmy parę dni temu, to niestety jej nie było. Jest! Jest! Good morning! Yay! To co, bierzemy? Bierzemy, no. No słuchajcie, mega szczęście, bo pani... Właśnie byliśmy tu parę dni temu, tak zaszliśmy przypadkiem. Był wtedy weekend, było bardzo dużo ludzi i pan powiedział, że ta książka wyszła, bo ona chyba wyszła jakoś 4 października czy 3, coś takiego. I że już była sold out, była wyprzedana i że jedynie no, można czekać na kolejną dostawę. No i pani powiedziała, że przyszły dzisiaj rano, więc zobaczcie, jest w ogóle zafoliowana, co jest w sumie fajnie teraz. Tak jesteśmy w podróży, nic się jej nie stanie. No więc mam trzecią część do swojej kolekcji, a jak chcecie zobaczyć dwie poprzednie, to odsyłam was do ostatniego filmu z Londynu. Ale zobaczcie, już jest też kolekcja świąteczna. Są świąteczne świece, kubki, bombki. Tu jaki ładny kubeczek. O, ten jaki ładny. Śliczne. Tu zobaczcie sweter Hogwarts. Koszulki. No już czuć trochę święta. A jeszcze przed Halloween. Bo tu mamy papier do pakowania też, Harry Potterowy. A tu zobaczcie, jest kalendarz adwentowy. I takie skarpety. A ja sobie kupuję sweter świąteczny. Bardzo ładny. Z Hogwartem. Będziesz miał na święta. Będę mieć na Wigilię, tak. Mamy nasze zakupy. Proszę bardzo. Piękna torba. Harry Potter New York. Idziemy do hotelu zanieść te rzeczy, bo wiecie, nie będziemy chodzić z tą torbą, więc szybko metrem do hotelu i lecimy dalej. Przejechaliśmy metrem na South Ferry. To już może trochę pokazać, gdzie może jedziemy. Płyniemy. Płyniemy? Nie jedziemy. Odrobina nowojorskiego metra dla was. Proszę bardzo, tak wygląda. I idziemy na prom. Tu macie mapkę Manhattanu. My przyjechaliśmy z... Times Square tutaj. Tutaj. I przyjechaliśmy na sam dół. Jesteśmy teraz tutaj. Wysiedliśmy z metra dokładnie w tym miejscu, gdzie w zeszłym roku wam pokazywałam, jak płynęliśmy tym darmowym ferry na Staten Island. Wtedy mówiłam Staten Island i mi pisaliście, że źle wymawiam. Więc Staten Island. O, zobaczcie, tam właśnie odpływa ten prom na Staten Island, to właśnie darmowy prom, którym my w zeszłym roku płynęliśmy i bardzo wam tą atrakcję polecałam i nadal polecam. A my tym razem wybieramy się również ferry, nie darmowym, bo kosztuje $4 w dwie strony, na wyspę Gubernatorów. Nigdy tam nie byliśmy, jest to dość popularna atrakcja w Nowym Jorku, ale może nie takie, wiecie, top 10 atrakcji, które musisz zrobić, zaliczyć, jak jesteś na Manhattanie przez te parę dni, ale jak jesteście dłużej, to myślę już super. My akurat tak się zdarzyło, że jeszcze tam nie byliśmy, a stamtąd są podobno super widoki na Statuę Wolności. Więc idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. Podobno też jest fajnie tam pojechać, na przykład właśnie po paru dniach na Manhattanie czy na Brooklynie, żeby wiecie, troszkę zaznać ciszy i odpocząć od zgiełku nowojorskich ulic i nam po paru dniach, myślę, to się tutaj przyda. Kupujemy bilet. Promy odpływają co pół godziny, jest 12.36, także 6 minut spóźnienia, więc dopiero na pierwszą sobie kupimy. Dzisiaj o pierwszej. I to jest dwie strony na 13. Tutaj można jeszcze dokupić donację, jakby ktoś chciał. $8. $8 za dwie osoby. No i wchodzimy na prom.
I ruszamy, ruszyliśmy. W ogóle powiem wam, że te atrakcje, to pojęcie promem, to są zarąbiste atrakcje w Nowym Jorku. Albo są darmowe, albo kosztują parę dolarów, a można sobie popłynąć i zobaczcie. Już zaraz będziemy widzieć tutaj skrawek Dolnego Manhattanu. Nade mną, już tam za budynkami przebija się The One World Trade Center, mój drugi ulubiony budynek na Manhattanie po Empire State Building. Tam już jest Statua Wolności, nie wiem, czy będzie ją widać. Widać? I jest oczywiście Brooklyn Bridge. No i z perspektywy wody, Nowy Jork, Manhattan również jest przepiękny. Paręnaście minut, czy parę minut i będziemy na wyspie. To przepłynięcie, ten rejsik trwał chyba 5 minut. Dobra, 7. Chyba 7 minut. Czapka poszła na drugą stronę, bo Maciek mówi, że mi oczu nie widać. Teraz mi co prawda słońce świeci, ale przynajmniej widzicie moją twarz. Przycumowaliśmy i zaraz tak naprawdę po wyjściu z tego promu tu jest taka knajpka, taki widzicie ogródek, nazywa się Takowista. My sobie tu przysiedliśmy na coś zimnego do picia i podziwiamy widoczki. Jest rewelacyjna pogoda. Parę dni teraz w Nowym Jorku to było tak trochę deszczowo, potem się trochę rozpogodziło, ale było pochmurno, a teraz zobaczcie, przypłynęliśmy tutaj i mamy taką piękną, jesienną, słoneczną pogodę. Tak naprawdę jak jesteśmy cały czas w tygodniu, ma być słońce, a na weekend, w drugi weekend, który będzie padać, więc musimy sobie jakieś atrakcje na deszcz zagwarantować. No i idziemy zobaczyć, co tutaj na tej wyspie poza tym można robić. No i jesteśmy w miejscu, w którym na początku filmu się z wami witałam. Idziemy teraz bardziej na tą stronę wyspy, żeby zobaczyć Statuę Wolności. A tutaj w ogóle jest jakiś hotel, gdybyście byli zainteresowani noclegiem, bo tam za krzakami siedzą ludzie nad basenem sobie na leżaczkach. A zobaczcie to, jeżeli nie macie pomysłu na nocleg w Nowym Jorku, to może taki glamping na Wyspie Gubernatorów. Są takie namioty, w których normalnie można spać. Myślę, że oczywiście latem, no ale zobaczcie to. Z takimi tarasikami, w środku łóżko i budzimy się rano, uwaga, 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 z takim widokiem i z widokiem na Statuę Wolności. Poza tym tutaj na wyspie można sobie też wypożyczyć rowery i dużo ludzi sobie jeździ na rowerach, myślę, że to jest super opcja. Ten glamping, który wam przed chwilą pokazywałam, to tutaj można sobie normalnie wejść, bo tu jest restauracja, bar. Restauracja jest otwarta na wieczór, a bar jest cały dzień. My właśnie mamy tutaj, pan przed chwilą, barman, zrobił nam takie gorące napoje. Chociaż zimno nie jest, żeby się jakoś super rozgrzewać, ale tak do tej tutaj atmosfery bardzo nam takie napoje pasowały. Bo tutaj w ogóle są, widzicie, jakieś stoliczki, palenisko tam jest, więc taka w ogóle super atmosfera. Czujemy się po prostu jak na jakiejś wsi, wokół są te namioty. A zobaczcie, gdzie ja jestem. Za mną jest Statua Wolności. Tam, Maciek, pokaż. Już mam widok na... Możesz przejechać. Tam mamy taki widok. Więc... Czujemy się właśnie, jakbyśmy nagle byli w innym świecie, a z takimi widokami. Więc musicie tu przyjść, jak będziecie w Nowym Jorku i będziecie chcieli właśnie chwilę oddechu. Jedyny minus to jest to, że cały czas latają nad nami, no nie cały czas może, ale praktycznie cały czas jest nad nami dźwięk helikopterów, bo tu latają chyba i takie helikoptery policyjne, ale też te wycieczkowe, na które ja się chyba nigdy nie odważę. Już od tylu lat mówię, że w końcu muszę się przelecieć helikopterem, ale strasznie, strasznie się boję, bo jeszcze parę lat temu w ogóle bałam się latać samolotami. Dla mnie to jest bardzo, bardzo duże przełamanie. No ale tutaj naprawdę super atmosfera i jeżeli chodzi o ten glamping, to on jest otwarty od kwietnia do listopada. Potem to wszystko zwijają. Więc jak będziecie w tych miesiącach, to myślę, że warto tu przyjść. Nawet nie jeżeli chodzi o nocleg, ale tutaj w ogóle na spędzenie super czasu. I słuchajcie, co jest jeszcze tutaj hitem, to, że tu jest naprawdę bardzo mało ludzi. W ogóle tutaj na tym glampingu, przy tym barze, to w ogóle nikogo nie ma. My byliśmy sami, chyba nadal jesteśmy tutaj sami. Ktoś tam co jakiś czas przechodzi, przejeżdża na rowerach. Więc, no, rewelacyjny tip na przejażdżkę. Nie wiem, czy latem tu nie jest więcej ludzi, możliwe, że tak. W październiku jest tu wspaniale, wspaniale, luz. Ja już nie chcę się stąd wstawać i iść dalej, bo się tak dobrze siedzi. A zobaczcie, jak nie namiot, to tutaj jest jeszcze taki domek, taki już bardziej fancy domek. No i tu już w ogóle też możemy sobie wyjść i mamy statuę. Jeżeli chodzi o Statuę Wolności i widok na nią, to moim zdaniem jest rewelacyjny widok na statuę. Aparat tego nie oddaje, bo ja mam szerokokątny obiektyw. Widać ją naprawdę świetnie.
My Statuę Wolności podziwialiśmy w zeszłym roku właśnie z tego darmowego ferry na Staten Island. Byliśmy kiedyś na takim wykupionym rejsie, gdzie po prostu podpływaliśmy trochę bliżej statuły, ale moim zdaniem te darmowe ferry jak najbardziej wystarcza. Można też oczywiście popłynąć typowo promem na pod statuę i tam też normalnie pod nią chodzić, zrobić sobie z nią zdjęcie i tak dalej, ale no my tego nigdy nie robiliśmy. Moim zdaniem stąd widać ją super. A jeżeli chodzi o Manhattan, to najbliżej zobaczycie statuę z Battery Park. Barze, gdzie pan barman robił nam te napoje i powiedział, jaki mamy jeszcze plan na teraz na wyspę. Ja mówię, że no nie mamy planu, właściwie tak chcę chodzić. On mówi, koniecznie musicie wyjść tutaj na wzgórze, bo jest super widok. No i wyszliśmy, to tak naprawdę jest parę minut pod górkę i zobaczcie, rewelacyjne widoczki. Statuę Wolności to czuję się, jakbym miała na wyciągnięcie ręki, dosłownie. Więc jest tutaj przepięknie. My raczej teraz podczas tego wyjazdu nie będziemy za bardzo odwiedzać tarasów widokowych, bo ja w zeszłym roku już przegięłam z tymi tarasami, odwiedziłam wszystkie i zrobiłam nawet dla Was film o tym. Więc no mnie taki chociażby widok bardzo, bardzo satysfakcjonuje. Jesteśmy tą wyspą zachwyceni i to był naprawdę bardzo dobry pomysł na spędzenie tego dnia tutaj. Tutaj zobaczcie, statua i tak to wygląda. Trochę zaczęło wiać, ale jest przepięknie. Jak tam Ci się podoba? Super wyspa. Najlepsza atrakcja w Nowym Jorku. Tak mówiłaś, że nie jest taka super na początku, tak myślałaś, a moim zdaniem to jest jedno z lepszych miejsc. I po taniości, nie? $4 od osoby za podróż w tę i z powrotem. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wizyty na wyspie gubernatorów. Naprawdę było super. Wydaje mi się, że to jest rewelacyjny pomysł na jak jest fajna pogoda, jak jest, nie wiem, na zachód słońca, chociaż nie wiem, do której tam jeżdżą te fery, pływają. Ale latem chyba można tam dłużej zostać. Bardzo fajny pomysł na właśnie oderwanie się od Manhattanu, jak już jesteśmy już na przykład w mieście parę dni. Więc tak, ja bym to raczej dała na taką top atrakcję, jeżeli jesteśmy na przykład na tydzień w Nowym Jorku, wydaje mi się, że czemu nie. A w Nowym Jorku wiecie, wszystko jest drogie, więc takich atrakcji też trzeba szukać. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego vloga i zapraszam Was już na kolejne. Mam nadzieję, że pokażemy takie miejsca, których jeszcze nie pokazywaliśmy. Jutro mamy plan wyjechać poza Nowy Jork, pojechać w fajne miejsce. No i będzie też na pewno film właśnie taki bardzo mocno jesienny, halloweenowy. Mamy też plan pojechać i trochę zwiedzić dzielnicę Queens, bo byliśmy w zeszłym roku, ale tylko tak na Chinatown, ja też tam nic nie nagrywałam i mamy jeszcze właśnie takie ambitne plany, więc zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie łapkę w górę, podzielcie się jakimś komentarzem. Pa, pa!